Hej, to Aitra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku mini poradników do gry Anno 1800. Dzisiejsze pytanie to, jak można przypisać szlak handlowy do grupy? Na pewno każdy z was zauważył, że biegiem czasu liczba szlaków handlowych zaczyna wzrastać i robi się ich naprawdę dużo, szczególnie w takiej późniejszej grze. Orientowanie się w tych szlakach handlowych zaczyna być coraz trudniejsze, nawet jeśli pozmienialiście nazwy szlaków handlowych na takie, które są dla was dużo lepsze i dużo czytelniejsze. Możecie te szlaki handlowe poukładać w grupy. Dzięki temu będziecie mieli pogrupowane szlaki handlowe i łatwiej będzie się orientować w tych szlakach i odnajdywać te szlaki, które są wam potrzebne. Jak stworzyć taką grupę i jak taki szlak możecie do takiej grupy przypisać? Znajdźmy na tej liście szlak z deskami dla Crown Falls. Tutaj widzimy. I aby stworzyć grupę, wystarczy, że klikniecie tutaj ten przycisk i stwórz nową grupę. Teraz, gdzie ta grupa się pojawiła? Ta grupa pojawiła się na samym dole. Widzimy? Pojawiła mi się nowa grupa i od razu do tej grupy został przydzielony ten szlak deski dla Crown Falls. Ta nazwa, nowa grupa, mi się nie podoba, więc zmieńmy tą nazwę na coś, co jest bardziej sensowne. Ja zmienię nazwę grupy na przylądek. Jest to dla mnie bardzo jasne, ponieważ jest to szlak, który jest wewnątrz przylądka. I teraz dajcie mi chwilkę. Stworzę więcej grup i posortuję te szlaki w taki sposób, aby każdy szlak należał do konkretnej grupy i pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Uporządkowałam wszystkie moje szlaki w grupy i teraz zobaczcie. Widzę tylko nazwy grup. Ja przyjęłam teraz taką taktykę, że jako grupę określam świat, w którym ten szlak się odbywa, ewentualnie pomiędzy jakimi światami się ten szlak odbywa. Czyli tutaj mam wszystkie szlaki handlowe, które są wewnątrz Arktyki, wewnątrz NBS-y, szlaki handlowe pomiędzy NBS-ą a przylądkiem i tak dalej. Tak widzicie, że wszystkie połączenia mam potworzone. Tutaj z kolei widzę od razu, ile jest szlaków w danej grupie. I na przykład, jak rozwinę sobie teraz przylądek, to zobaczę tylko te szlaki, które zakwalifikowałam jako szlaki wewnątrz przylądka. Kiedy natomiast rozwinę na przykład NBS-a przylądek, to zobaczę, jakie mam szlaki pomiędzy NBS-ą i przylądkiem. To jest bardzo wygodne i pozwala naprawdę uporządkować szlaki, szczególnie kiedy tych szlaków jest bardzo dużo. Warto o czymś takim pomyśleć już na początku, kiedy zaczynacie tworzyć szlaki, bo wtedy od razu macie je uporządkowane i bardzo łatwo będziecie się orientować w nich i odnajdywać to, co jest wam potrzebne. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!